Pod koniec marca bieżącego roku została podpisana umowa na jedną z najważniejszych inwestycji w historii gminy Dzierżoniów, jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną oraz wodociągową. Umowa na łączną kwotę ponad 3 250 000 zł, zawarta między gminą Dzierżoniów przy wsparciu finansowym miasta Bielawy w kwocie 1 100 000 z wykonawcą, z firmą Insanit Infra z Bielawy. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część obejmuje likwidację nieefektywnej oczyszczalni ścieków z jodowników wraz z budową kolektora przez Józefówek do Bielawy. Druga część zadania obejmuje budowę infrastruktury kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą wodociągową, między innymi właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, czyli w jodowniku. Formuła zaprojektuj i buduj. Przez pół roku trwały prace projektowe i z początkiem września bieżącego roku już firma wkroczyła na plac budowy. Rozpoczęła pracę od miasta Bielawa, od odcinka tutaj drogi powiatowej. Teraz przechodzi na teren gminy Dzierżoniów, tutaj na te odcinki właśnie w Jodłowniku, w Józefówku. Wykonawca z ugruntowaną marką na terenie powiatu dzierżoniowskiego robił zdecydowanie większe inwestycje. Na początku te prace obejmują teren w Jodłowniku, tutaj przy wjeździe od Bielawy po prawej stronie. Tutaj przede wszystkim na tym się skupiliśmy, żeby jak najszybciej rozpocząć te prace uzbrojenia tych działek w postaci wody i kanalizacji, ponieważ gmina ma również pozyskane środki finansowe na budowę drogi, łącznie o długości 680 metrów bieżących. Też mamy na to dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 1 122 000. Realizacja zadania, podobnie jak w tym przypadku, to jest maj 25, więc stąd zintensyfikowanie tych działań. Na tą chwilę czekamy jeszcze na rozmowy z wykonawcą, żeby jakieś drobne kwestie ustaleń jeszcze poweryfikować. Zostały też już odpowiednie dokumenty w postaci aktów notarialnych, jeśli chodzi o służebność, podokrywane z prywatnymi właścicielami działek, więc tym samym można powiedzieć, ta inwestycja wkracza już takie zdecydowanie praktyczny wymiar. Oczywiście sezon tutaj, okres zimowy, też może wpłynąć, że te prace częściowo się opóźnią, ale też wykonawca miał tą świadomość, że od podpisania umowy jest 13 miesięcy na ich realizację, czyli maj, czerwiec 2025 roku, tak samo jest z drogą, więc stąd już te prace dosyć mocno ruszyły i na tą chwilę idą zgodnie z harmonogramem i mam nadzieję, że tak będzie do końca inwestycji.